Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o czymś małym, czymś takim jak mikrofon bezprzewodowy. W zasadzie to zestaw mikrofonów bezprzewodowych, w tym wypadku firmy Rode. Jest to chyba pierwszy model Wireless Go. Jest to poniekąd związane z dość takim pomijanym aspektem technologii, która jest w naszym użyciu. Mianowicie te mikrofony mają około dwóch lat. I przestały funkcjonować. W takim sensie, że baterie się skończyły, akumulatorki, które są wbudowane w te urządzenie straciły swoje parametry. Odbiornik nie chce pracować, wyłącza się, wymaga ciągłego zasilania zewnętrznego. No rozumiecie, bezprzewodowy mikrofon, który wymaga zasilania stacjonarnego przewodowego, no bez sensu. I o co chodzi w tym ukrytym koszcie, ukrytym problemie, który jest pomijalny? Producent nie naprawia tych urządzeń, nie świadczy usługi odpłatnej usługi wymiany tego akumulatora, nie przewiduje takiej opcji. Musicie sobie kupić nowy zestaw, bo ten ten możecie sobie wsadzić gdzieś tam do szafy i kupić następny. Kupujecie coś, to działa, przestaje działać, możecie się pocałować w nos, producent Was oleje i Wy ponosicie koszty tych cudownych technologicznych rzeczy. Wracając do meritum. My sobie wymienimy we własnym zakresie akumulatorki, bo producent ma was w nosie, ale pan Chińczyk nie ma was w nosie i możecie kupić na AliExpress albo na eBayu potrzebne akumulatory do tego, przejdziecie ze mną przez ten trudny proces wymiany akumulatora w produkcie, który nie został stworzony tak, żeby była możliwa wymiana. Do wymiany tej baterii przygotowałem sobie kilka potrzebnych narzędzi. Matę grzewczą, żeby to podgrzać. Front jest przyklejony na jakąś taśmę dwustronną klejącą. W tym momencie pozdrawiamy firmę Focusrite, która lubuje się w zaklejaniu takich rzeczy dwustronną taśmą klejącą. Przykleić i na drzewo. Tutaj jest podobnie. Liczę na to, że jak podgrzeję sobie to urządzenie, to ten front odejdzie. Zobaczymy, w razie czego przygotowałem sobie kilka przydatnych narzędzi, płaska penseta. Jakieś takie skalpele, rzeczy do podważania, żyletki i tak dalej, chipsy gitarowe. Zobaczymy, co tutaj znajdzie swoje zastosowanie. Włączamy podgrzewacz. Podgrzewacz ustawiony jest na 60 stopni. Czekamy, podgrzewamy. Na razie zajmę się pierwszym urządzeniem. Okej, okay, to się trochę nagrzało. Zacznę od żyletki. Zobaczymy, jak się zachowa żyletka. Już widzę, że to nie jest najbezpieczniejsze. Ten front jest pomalowany. Żyletką można porysować front. Coś tam odchodzi, coś słyszę, ale nie dużo. W sensie słyszę odklejany się, odklejający się front słyszę, ale idzie to bardzo, bardzo powoli. Coś miałem wrażenie, że mi tu pękło. Mam nadzieję, że to żyletka, nic tam wewnątrz. O, teraz wyraźniejszy odgłos kleju. Dobra, coś idzie. Kładę to jeszcze raz na podgrzewacz. W międzyczasie ten drugi też położę na podgrzewacz. Niech się nagrzewają oba. I może spróbuję użyć plastikowej takiej skrobaczki ala żyletki czy coś takiego. Zobaczymy jak to się będzie zachowywało. Jest trochę za duże. To może chips gitarowy. Chips jest nieco za gruby. Niestety najlepiej się sprawdza żyletka. Taka trochę połamana żyletka. W takim razie spróbuję drugiego chipsa. Niestety ten klej dobrze trzyma. Zajmuję się teraz tym drugim. Zobaczymy jak tutaj pójdzie. Tamten odkładam, żeby się trochę ponagrzewał. Klej powoli puszcza. Ja to tak naprężyłem trochę i czekam aż to aż klej zacznie się odklejać. Klej taśmy dwustronnej, bo to jest sklejone taśmą dwustronną. OK, wylazło. Jest nasz akumulatorek. I wiecie co? Akumulatorek wewnątrz jest przylutowany, czyli tyle sprzętu potrzeba, żeby samodzielnie wymienić akumulatorek. Nie ma tu żadnej wtyczki. Dobra, jedno mamy ogarnięte w sensie rozklejone. Pora na drugi mechanizm, który jest trochę bardziej skomplikowany, bo to jest odbiornik. Ma tu jakiś ekran LCD i trzyma się bardzo mocno. Ja to chcę odkleić też w taki sposób, żeby wykorzystać ponownie ten klejący się front, bo nie będę miał go czym podkleić. Ok. Podgrzewacz myślę, można już wyłączyć. Tutaj klej na tyle puścił, że jest ok. Trzeba uważać, żeby tego ekranu nie wyrwać. Spoko, ale co? To oznacza, że ten ekran jest tutaj przyklejony do tego, i żeby coś więcej zrobić, to trzeba go jeszcze odkleić od. Ja pierdziele ale zobaczcie. To jest po prostu dramat. Dobrze to zauważyłem, bo bym urwał ten ekran. Tak, ekran jest tutaj wklejony. Masakra, dawno nie widziałem takiego szajsu. Tak głupiego rozwiązania. Naprawdę dawno czegoś takiego nie widziałem, jeżeli chodzi o serwisowanie czegokolwiek. To nie jest zrobione w sposób taki, żeby umożliwić tutaj serwis. Dziwne rozwiązanie. No dobra, nie ma tu żadnych śrubek. Więc domyślam się, że w dalszym ciągu będzie trzeba coś tutaj wydubać. Ja zacznę od tego modelu, czyli nadajnika, ponieważ mniejsze ryzyko jest na to, że coś tutaj uszkodzę teoretycznie. Tutaj doszedłbym już chyba lutownicą, ale nie do końca. Pokażę wam to pod mikroskopem. Zobaczcie, jak to wygląda. Dwa przewody, no powiedzmy, że są dostępne z poziomu. Tego urządzenia, ale trzeci jest tam gdzieś ukryty pod tym plastikiem. Jego wylutowanie, no powiedzmy, ja może bym sobie poradził, żeby tego nie rozbierać, ale ogólnie jest to dość kłopotliwe. Jeżeli chodzi o zwykłego, szarego człowieka, który by sobie chciał wymienić baterię w takim urządzeniu, to jest jakiś dramat. Trzeba byłoby kombinować w jakiś dziwny sposób, na przykład ucinając przewody. I dolutowując się tymi nowymi, ja to spróbuję wyciągnąć bez rozbierania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam tutaj na wyposażeniu lutownica w wersji nano. Koszt takiej lutownicy to 6000 zł, chociaż to przed pandemią, więc teraz pewnie będzie to jeszcze droższe. Z takiego sprzętu będę używał do naprawy mikrofonu. Zrobię sobie zdjęcie, co by nie pomylić przewodów, kolorów, i zabieramy się do lutowania. Ok, jeden drucik, jeden przewód został odlutowany. Teraz muszę uważać, żeby nie robić zwarcia, nie ma tutaj też żadnego wyłącznika, więc wszystko co robicie to jest po prostu na żywym organizmie. Czy to jest normalne według Was? Ok, drugi przewód odlutowany. No i teraz ten najgorszy, ukryty tam pod plastikiem. Trzeba się do niego jakoś dostać. Postaram się to ustawić pod kątem. I może się to powiedzie. Okej, okay, teraz jest druga strona medalu. Pozdrawiamy DSM, BDSM. Jak to wlutować? zaraz będziemy kombinowali zobaczymy jak to wygląda jeżeli chodzi o nowe akumulatorki które dostałem od pana chińczyka nie rozpakowywałem ich zobaczymy czy one będą chociaż Okay, jeżeli chodzi o wielkość to wydają się podobne ciekawe czy będą tutaj pasowały to jest dobre tak powiedzmy że nie pasują nowe akumulatorki są delikatnie większe niewiele bo niewiele ale ta grubość tutaj już jest na tyle duża, że to nie chce pasować w otworek, który tutaj jest przeznaczony do tego. No, tak się to kończy, jeżeli się kupuje coś na AliExpress. Okej, okay, jakoś się to wciśnie, ale nie jest to tak, powiedzmy, dobrze przygotowane jak ten. Oryginalny akumulatorek. Ten prawdopodobnie jest też troszkę. To jest to akumulator o zwiększonej pojemności, tak mi się wydaje. Super, teraz trzeba by go wyciągnąć i się nie da. To jest coś. No dobra, jakoś wylazł W ten czas ja sobie jeszcze odkleję. Oryginalny akumulator. Zobaczymy, czy jest tam jakaś warstwa opisu. Wszystko, oczywiście, przyklejone. Klej. Trzymam mocno. Rozgrzeję to jeszcze raz, żeby odkleić ten akumulatorek. Mam nadzieję, że to mi nie wybuchnie. Super producent wymyślił tak, że przykleił tą naklejkę od strony papierka, gdzie są wszystkie opisy tego akumulatorka. Genialne rozwiązanie. Ok, jest jakiś opis. Co to jest? ROAD 250 mAh. LI Polymer Battery. No i zobaczcie, tutaj jest bateria, która ma 410 mAh według producenta, więc jest dużo bardziej pojemna i faktycznie no, jest większa. Wizualnie widać, że jest troszkę większa i tak na styk będzie pasowało. Zobaczymy, czy uda się to finalnie wcisnąć. Tu jest ciekawa sprawa, bowiem przewody są trzy, ale są różnego koloru. Czerwony, czarny i biały. To ciekaw, zastanawia mnie, czy biały to będzie niebieski, bo wiecie, niebieski to może być też minus. Wydaje mi się, że niebieski to będzie ten przewód sygnałowy czy coś w tym stylu z BMS-a. Nie wiem czy to jest jakiś pomiar temperatury czy coś w tym stylu tutaj widać Widać jest tam troszkę elektroniki Tutaj nie widać Nic Dotnę sobie przewody na długość tych trochę jest skróca Ok przewody docięte To była bardzo skomplikowana sztuka mam tutaj urządzenie do Ściągania izolacji zobaczymy czy się uda ściągnąć tą Izolacja. Ponieważ to urządzenie jest troszkę przewymiarowane w stosunku do tego ale. Wodu. Ok. Trzeba uważać tej bardzo, żeby nie spowodować zwarcia pomiędzy żyłami. Bo akumulator może się uszkodzić, albo może się zablokować jego kontroler. Więc to jest delikatna robota. Powiedziałbym, że nie powinniście tego robić w domu, ale ten kanał zachęca do kombinowania w domu i nie tylko z własnymi urządzeniami, więc kombinujcie, ale uważajcie na siebie, bo ja niestety nie mogę odpowiedzieć za Wasze poczynania. Jeszcze muszę to zrobić tak, żebyście Wy coś tam widzieli. Trochę topnika dołożę. Ok, nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Mogłoby być lepiej, no ale producent wymyślił tu taką bzdurę z tym. Trochę plastiku był, usunął już by był dostęp i byłoby ok. Teraz pozostałe dwa przewody trzeba przylutować. Tutaj mam nadzieję, że będzie to prostsze. Nie będzie takiego kombinowania, ale to zaraz się okaże. Chcę to tak końcóweczką potraktować. Ok. Jest wlutowane. Kłuczę się spociłem z tego wszystkiego. Dołożę trochę topnika. Normalnie. Operacja na otwartym sercu. Krzywo się mi to polutowało. Chwycę kabel Penseton. Tu muszę uważać na kondensator, bo tu już jest plus. I zrobię zwarcie. Akumulator szlak trafi. Ok. Jest polutowane. Masakra. Jest polutowane i się włączył. No kurczę, zobaczcie. Diody mrygają, czyli się włączył. Da się to wyłączyć. Nie wiem, jak ja. Nie jestem użytkowany Ok. Dało się wyłączyć. Czyli ok. Teoretycznie jest dobrze, bo się włączył. Teraz trzeba by coś pokombinować z tymi przewodami, żeby jakoś tam je. Wiecie, jest takie wprowadzenie utkać. Utkać tam może pod spód, pod tą gumkę. Ile się da. Żeby tam wlazły i nie przeszkadzały. Tak, udało się tam wcisnąć w bok. On na pewno się tutaj za bardzo nie przestawi. Nie będę tutaj już nic kombinował. Wkleję to tak, jak było. I że tak powiem tyle. Z tej roboty, przynajmniej w nadajniku będzie. I jest. Jedno się udało zrobić. Mam wrażenie, że to jest ta łatwiejsza droga, chociaż wiecie, jak macie lutownicę za 6000 zł, mikroskop i kupę sprzętu, to wszystko się wydaje proste. Jak tego nie macie, no to jest duży problem, żeby coś sensownego e, zrobić. Jest to możliwe? no Jest to możliwe. Czy producent powinien oferować? Wymianę nawet odpłatną? Tak. Moim zdaniem powinien oferować takie usługi i one powinny być tańsze niż takie całe urządzenie. Skoro produkuje urządzenie, to powinien zapewniać też support. Nie tylko jakieś tam oprogramowanie, aktualizacje, ale też baterie po okresie gwarancyjnym. A nie dwa lata i do kibla. Kto za to zapłaci? Kto zapłaci za utylizację akumulatora plastiku, elektroniki, która jest wewnątrz? Ja, Ty. My wszyscy, zysk dla korporacji, koszty dla Was. Bierzemy się za drugie urządzonko, czyli za odbiornik. I jak go rozkręcić, to ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, bo jest to bardzo dziwnie tutaj skonstruowane w taki sposób, że nawet nie ma jak odpiąć tego ekranu. Prawdopodobnie trzeba wyłupać ten plastik tutaj czyli znowu się pobawić żyletką, tylko to jest już bardziej poważna sprawa, bo pod spodem jest też elektronika. Zaraz się okaże, że pewnie nadajnik będzie, znaczy, że odbiornik będzie jakoś zaklejony, bo idzie to wyjątkowo opornie. Zobaczmy pod mikroskopem, jak wyglądają te plastiki, czy to jest zgrzane. Moi drodzy, to jest zaklejone albo zgrzane. Nie potrafię do końca powiedzieć, co za badziewie. Widać tutaj ewidentnie spoina. To jest po prostu klejona. Moi drodzy, odbiornik, nie dość, że jest zaklejony, nie dość, że jego front jest przyklejony taśmą, która powiedzmy pod temperatury trochę. Odeszła. To jego wnętrze też jest zaklejone, tym razem bardziej skutecznie. To trzeba dosłownie rozwalić, żeby się tutaj dostać. No nic, zaczynamy rozwałkę. Ja tu będę teraz kombinował z użyciem różnych rzeczy, żeby tą spojinę jakoś osłabić. Mam płaską pensetę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to się powiedzie, bo trzyma to naprawdę srogo. To z nie. To już nie będzie takie piękne. Jedna krawędź puściła. Użyję naturalnych narzędzi, czyli paznokci. Okej, okay, pęka, klej spoina, która tutaj jest troszeczkę pękła, jeden na krawędź już tutaj udało się to uwolnić. Jest trochę lepiej. W sensie widzę światełko w tunelu. Jak nie uszkodzę elektroniki, która jest pod spodem, to może coś z tego będzie. Teraz trzeba uważać na ekranie, żeby go nie uderzać. Jezus moje, co za dużo. Ok, wyszła ta płyteczka. Uf. I co dalej? Nie, nie ma tu żadnych wkrętów. O, widzicie, gdzieś zahaczyłem, zahaczyłem tutaj o laminat PCB. Dobrze, że nie ma tutaj żadnych elementów, bo byłoby srogo. Można by coś pourywać. Na szczęście tutaj nic takiego nie było. No dobra, wydaje się, że ta płytka jest chyba tutaj osadzona na wcisk. Płytka jest tutaj zamocowana na jakby wcisk po prostu jest ułożona, żeby sobie była. jest tu gniazda, Są tu gniazda słuchawkowe, a właśnie i to wychodzi. To jest taki śmieszny gumowy korpusik. Ekran jest na tasiemce. Akumulator jest po prostu wlutowany na trzech przewodach. Szczerze mówiąc, w mojej opinii, ten odbiornik nie sądziłem, że można takie gówno wyprodukować. To przypomina trochę takie chińskie zabaweczki. Podziała, podziała i do kibla. Tylko, że to kosztuje ponad kanta, a chińska zabaweczka kosztuje 5 zł. W sklepie za 5 zł. Wszystko za 5 zł, takie właśnie. Kupicie więc to też mogłoby być w sklepie wszystko za 5 zł. Ok, wymieniamy drugi akumulatorek. Nie będę odłączał tego wyświetlacza, ponieważ to wszystko jest pod prądem i nie mogę jakoś tego odłączyć. Jakieś pstryczki też słabo działają. To jak się popsuje, to jest Lipton. Patrzę, czy czasami nie pękają. Bo tu jest taka spoinka, która tak wygląda. No właśnie, jakby już troszeczkę była pęknięta. Ok, rozlutowujemy. Tutaj dostęp do tego już jest o wiele, wiele lepszy. Przytnę sobie te przewody do takiej samej powiedzmy długości. Coś bardzo fascynującego, lutowanie końcówki pod mikroskopem. Polutowana, tak samo. Może nie najgorzej, ale i też nie najlepiej. Działa. Ekran też na razie działa więc jest dobrze. Ja musiałbym to jakoś wyłączyć. Mam nadzieję, że jak długo przytrzymam ten przewód przycisk. OK. Wyłączył się. Dobra. No to trzeba to zapakować z jakoś tutaj z powrotem. Mam nadzieję, że w tą gumę się tutaj to wzmieści. OK. Rozepchało się. Teraz co? Upychamy. Niby jest upchnięte. OK. Teraz to coś trzeba tutaj wcisnąć. Ten cały plastik się teraz rusza, bo nie jest wklejony. Co za dziadostwo. Pomysł mam taki, że w kilku miejscach przygrzeję lutownicą, żeby to się zaczęło trzymać. Tak jak widzieliście, tą wewnętrzną jakby część obudowy, płytkę taką, która nie wiem, zasłania panel przedni i tak dalej, przygrzałem trochę lutownicą, zalałem też dookoła kropelką. Niestety nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie. Nie mam innego pomysłu na to, jak to zrobić. Producent prawdopodobnie używa elektrodźwięków do zgrzania tych dwóch części plastikowych. Więc tak, kto w domu ma dźwięki, żeby coś takiego zrobić? Nikt. Więc to odbiornik to jest naprawdę masakra, jeżeli chodzi o serwis. Chwilę później trochę klej przesechł, można to kleić. Naprawę można uznać za gotową. Trzymajcie się, do usłyszenia.